Dzień dobry, witam się z wami w windzie, bo idę do fryzjera na tej głowie, już nie widać koloru za bardzo, więc no kiedy jak nie przed ślubem to zmienić. No, więc tak, lecę do Le Désir, jestem umówiona na 16 do Idy, będziemy odświeżać kolor i na pewno pokażemy wam przed i po. Jak się to prezentuje. Zawsze robimy takie zdjęcia i zawsze robimy takie filmy. Zastanawiałam się, czy nie zrobić sobie makijażu, żeby tutaj was nie straszyć i żeby też wyglądało to trochę lepiej. Natomiast postanowiłam, że nie ma to sensu, bo potem i tak myjemy głowę, musiałabym sobie dosztukowywać makijaż na czole. Więc odpuściłam temat, no. Lecę na tramwaj. No i widzimy się w salonie. Jestem w centrum, dotarłam już na Jasną. Idę do Le Désir. O, nawet już widać, ja widzę na filmie, jeszcze nie widać. Napis sprzed salonu. Ale co tu się wydarzy? Przejścia nie ma. Jak ja przejdę? Pewnie ulicą. Całe szczęście nic tu nie jeździ. Poproszę idę, żeby nagrała mi efekt przed. Potem efekt po. Mam nadzieję, że Andrzej będzie zadowolony, bo jak wychodziłam, to oczywiście marudził, żebym sobie zrobiła zdjęcie. Gdyby się okazało, że coś poszło nie tak, to żeby zachował mnie w normalnej wersji, chociaż na fotografii. Ale nie, no. Nie idę tu pierwszy raz, już tu parę razy byłam. Idę jest świetna, także wiem, w czyje rączki idę. No. Dotarłam na miejsce, więc schodzę i się rozpłaszczam. Ja po wczorajszej wizycie u fryzjera jestem trochę bardziej blond. Dzisiaj mamy kolejną rzecz do ogarnięcia związaną ze ślubem, mianowicie za 15 chyba minut mamy spotkanie takie online z panią Kasią, czyli liderką, że tak powiem, naszego zespołu. Będziemy omawiać to, jak to będzie wyglądało, a w międzyczasie uskuteczniamy szamkę, mamy pyszne sushi. Ostatnio już je chyba pokazywałam, tylko było go mniej. Teraz, co prawda, też już trochę zjedliśmy, ale jeszcze nie wszystko, wygląda to trochę lepiej. Jest jeszcze co pokazać. Pyszne to jest, naprawdę. Bardzo polecam. Pracownia Sushi Wola w Warszawie. Bardzo yummy. No. Jemy i dzwonimy do pani Kasi. Obiecywałam sobie, że będę nagrywała proces przygotowywań, ale wszystko dzieje się tak szybko, że albo zapominam zabrać kamerę, albo po prostu nie myślę o tym, żeby ją, jak już coś robię, wyciągnąć z takich rzeczy, które się zmieniły tutaj, no to tak wyglądają moje włosy, w sensie tak wygląda mój kolor po farbie. Jakoś tak nie było czasu tego wcześniej pokazać. Mam zrobioną hennę na brwiach. Może trochę ciemna się wydawać teraz, no ale mamy jeszcze tydzień do ślubu, więc na pewno się trochę jeszcze wypłuczę. Teraz mam na niej taki żel i trochę sobie te brwi rozjaśniłam, ale jakbym zmyła makijaż, to wydawałyby się takie lekko czarnawe. No i mam już na sobie, mam zrobioną, dzisiaj miałam robioną fryzurę próbną. Może widać tam coś? O! Tu w samym środku będzie wbity grzebień. Zdecydowałyśmy się na grzebień, miałam ze sobą różne ozdoby, natomiast stwierdziłyśmy, że gdybyśmy wplotły taki ten, no taką tą, nie wiem jak to nazwać, żyłkę taką, co się wygina, taki sznureczek, to już byłoby tego za dużo, grzebień jest trochę delikatniejsze i będzie to wyglądało lepiej, więc tak prezentuję się. Tak, trochę mi było na początku dziwnie z tym, że mam tak mało włosów tutaj, bo zawsze chodzę z rozpuszczonymi, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona, wszyscy mówią, że bardzo ładnie, więc tak, tak będę się prezentować w dniu ślubu. Jeszcze czeka mnie dzisiaj podróż do Biedronki, muszę to kupić. Szampana na powitanie gości i przy okazji jakieś piccolo dla tych, którzy nie będą chcieli pić napoju alkoholowego na początek.
i muszę dokupić słodycze, dlatego że już robiłam przymiarkę jakby z tym, co kupiliśmy do koszyków, które posiadamy, które zrobiliśmy. Natomiast koszyki dla rodziców są bardzo duże i jak je wypełniliśmy tym, co kupiliśmy do tej pory, to jeszcze połowa była wolna, więc muszę dokupić jeszcze trochę tego. No i tak myślałam, czy już nie kupić cukierków takich, jakby nie przewiduję, ale gdyby pojawiła się jakaś brama, to lepiej może coś mieć w samochodzie, więc cukry trzeba będzie pewnie też dokupić. No i na razie to chyba byłoby tyle. Przyjechałam tu dzisiaj z mamą, Andrzej ma w tym czasie swój wieczór kawalerski, także dzisiaj bawią się w męskim gronie, a my przyjechałyśmy, ogarnęłyśmy włosy, moja mama też robiła sobie kolor i tutaj wyszło trochę takie lekkie emergency, bo jest chyba ciut za ciemno, więc trzeba będzie spróbować to wypłukać. No, ale zobaczymy też, jak to wygląda, wiecie, z sukienką, bo może się okaże, że w całym outficie prezentuje się to jednak dobrze. No. Więc taki ślubny update w jutro. Nie jutro, dzisiaj jest sobota, czyli pojutrze, w poniedziałek. Odbieram moją suknię ślubną. Mam też ze sobą w ogóle biżuterię dzisiejszą, bo już jakby z włosami przymierzałam, jak to będzie wyglądało. Natomiast ciągle jest dyskusja, czy powinnam mieć naszyjnik, czy nie powinnam go mieć, więc jak będę w poniedziałek odbierała sukienkę z salonu, to pewnie się przymierzę do tego, jak to wygląda i zdecyduję, czy ten naszyjnik się na mojej szyi pojawi, czy jednak zrezygnuję i będą do tego kolczyki. I na ten moment to chyba tyle. Wrócę do Was w poniedziałek z odbiorem sukienki.